Siema Tomek. Siema. Co, kupujesz uszkodzonego Raptora 700? A co, jedziemy po lawetę, tak? Jedziemy. No i co? No zobaczymy, jak to wyjdzie. No zobaczymy, jak wyjdzie. Na razie Tomek kupuje uszkodzonego, nie? 700. Co będzie dobrze? Klaudia mnie zapije. Zobaczymy, kurde, ile tam trzeba będzie w to włożyć, nie? No. No słuchaj, są dwie opcje. Mechanik mówi. Albo regulacja wystarczy tylko luzy zaworowe, albo tłok i cylinder nowy. Oby czyli tłok i cylinder, no żebyś tak, wiesz, pojeździł i żeby było to luks, nie? No. No to około 3 koła trzeba dołożyć. To trzeba będzie wbić mocno w stenę. Ewentualnie. No bo Raptor nie odpala, nie? Ale mi się wydaje, że no można uszkodzonego kupić, nie? Tylko, że jak tam coś będzie jeszcze więcej, no właśnie, nie? I to jest... No ale kasę musisz wyłożyć, nie? No. No właśnie, to jest kupowanie takiego, kurde, nieodpalonego kota w worku, nie? No, nieodpalonego kota w worku. No słuchaj, jak nie ty, no to kto inny? To musisz się zastanowić jeszcze. Dobra, w każdym razie jedziemy po lawetę, jedziemy po niego. Siano masz? Mam. Masz, dobra. Coś tam mam. Coś tam masz. Czyli słuchajcie, jedziemy do kuzyna kupić kłada dla Tomka, uszkodzonego, nie chodzi. Do naprawy, o tak bym powiedział, może nie uszkodzonego, tylko jedziemy do kuzyna kupić z Tomkiem Raptora do naprawy. A co z tego wyjdzie, no to wyjdzie w praniu, nie? Oby jak najszybciej, żeby wyszło na drogę. Jak na drodze, jak on nie odpala. Ale może to będzie jest pierdoła. Może jest pierdoła. Ryzyk fizyk. My jedziemy kupić i zawozimy go od razu do mechanika. Ja wam wstępnie tylko mogę powiedzieć coś takiego, że mechanik posprawdzał już wczoraj wszystko. No i powiedział, że po prostu wszystkie elementy do zapalania są, oprócz kompresji, której nie mógł sprawdzić. I mówi, że może to być właśnie wina przestawionego luzu zaworowego. Łańcuszek, rozrząd, wszystko jest w porządku. Ma paliwo, ma iskrę, tylko po prostu nie mógł sprawdzić tego, kompresji. No i po prostu są dwie opcje, nie? Albo już po prostu się skończył, albo wystarczy tylko te luzy zaworowe ustawić dobrze. Może się po prostu przestawiło i nie pyka po prostu, nie? Nie pyka w to, co potrzeba. Mi się wydaje, że Tomek, no warto zaryzykować, żeby go kupić i zrobić. Nawet jakbyś miał te 3000, wiesz, wydać. Bo więcej na pewno nie będzie do wydania, nie? Ale zobaczymy jeszcze, jak pojedziemy do mechanika i co on jeszcze Tomkowi powie. Ale miał 3000, to inaczej życie, to muszą być luzy. No tak, ale ty nie wiesz jeszcze, ile za Raptora masz zapłacić. No zaraz się dowiesz. Z butów jest kolejny. Z laczek chyba. Masz buty? Czy laczki? Założymy. Ja bym laczki na twoim miejscu ubrał od razu. Tomek, bo słuchaj, bo może być też taka opcja, że na handelek, nie? Po prostu byś go wziął. No. Zobaczymy, co mechanik powie. To jest LMF Max. No, my już dojechaliśmy po lawetę. 180 milionów złotych to kwota dofinansowania, jaką Inowrocław otrzymał przez wszystkie lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przez 19 lat w mieście wiele udało się zrealizować. Dobra, lawetę podpinamy. Tomek musi się ustawić ładnie. A, tą drugą bierzemy. Dzięki Radzio za lawetę. I jedziemy do kuzyniaka. Po Raptora. Tomek oczywiście drogi pomylił z wrażenia. Kurde, ten to normalnie. Wiesz to, ty taką chcicę masz na tego Raptora, że szok po prostu. Nie? Widać. Każdy by chciał mieć Raptora. Ale mówię, tutaj
tutaj to nie wiem, Tomek to się ukaże chyba jakimś handlarzem, a nie użytkownikiem Raptora. Tomek handlisz. Tu się wydało, że Tomek na handel go bierze. Naprawi i sprzeda. Za piątkę kupi, piątkę włoży, za piątkę sprzeda interes jak telela. No coś czuję, że grubo będzie. No, my pakujemy go zaraz i centralnie lecimy do mechanika. No siema, my po transakcji Tomek kupił. Na razie wpłacił 20 tysięcy za kłada, który jest do naprawy. Właśnie tam na lawecie jedzie za nami. No i jedziemy centralnie do mechanika i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie po prostu zaliczkę Tomek wpłacił. Mam nadzieję, że nie umoczył. No, ma nadzieję, że nie umoczy. Bo jak nie, to swapa będzie robił i wtedy na sprzedaż. Ale ile ten kład by musiał kosztować, chłopie? Ojej. Ja pierdziel. Patrz, foty ci zapomniałem zrobić. Do zakupu. Haha, to u mechanika. A to wrażenie chyba. No, z wrażenia. Tomek, ty gasz się trochę? Trochę tak, bo pogoda jest ładna, żebym nie płakał. Bo może się okazać, że z tyłu jest wielka tykająca bomba, nie? Znaczy nie, no słuchaj, bo generalnie to jest tak, że jeżeli się okaże, że kład jest dobry, tylko drobiazg, to będziesz musiał dopłacić. Niestety. Tu chodzi o to, czy nie wtopiłeś tych 20. No oby nie. Aha. Patrzę na niego i on nie przemawia do mnie, nie? Nie żartuj. A dlaczego? Bo to może być mina. Myślisz? Coś namotane? No niejeżdżony był, nie? No zobaczymy. Może być. Mógł nas w kanał wpakować. To znaczy nie. W jaki? Motlego psa? Jeszcze gorszy jeszcze. Jeszcze gorszy? O nie. A zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No oby było wszystko dobrze. A ja słuchajcie, właśnie przed chwilą sobie zamówiłem na Gmoto właśnie lusterka z kierunkowskazami do fajerki. Nie będę kombinował z tymi starymi, bo to nie ma sensu. Po prostu adaptery są, no to jest inne mocowanie w ogóle tych lusterek. I po prostu zamówiłem od Gixa. Będę miał od 1000 Gixa lusterka. Naprawdę, to już to będzie komfort jazdy już wtedy. Będzie dobrze. Oczywiście filmik z montażu będzie. A jak? Tomek robi przy Raptorze swoim. Wyładowujemy, zostawiamy i czekamy na te, na oględziny. A tu masz, zauważyłem, masz ten ramę do malowania, Tomek. Wiesz? A to by ona była czarna i chyba malowana, czy co? Malowana. Ale masz nowe lampy w starych plastikach jeszcze. Tomek, nie łam się. Tomek, będzie dobrze. A jeszcze, a tak się nachyl tutaj i tak jeszcze. Tu popękane, tu rozwalone. Będzie chyba tak. Co będzie dobrze? Klaudia mi zapili. Miała być lalunia. Black mi pakowałeś na tutaj. Miała być lalunia. Tu chyba pourywane. Nie wiem. Niezamocowane po prostu. A, dobra, no to wybaczcie. Tu jest odkręcony, dobra. Oj, Tomek. Ale wydech może założę do scenika. Jeden luk będzie. Dobra, ale w każdym bądź razie, no co, no nie chodzi, nie działa, nie odpala. Iskra jest. Paliwo jest. Prądu nie ma. Prąd jest. Stacyjkę przekręć. No jest, no spróbuj odpalić. Bo paliwa dużo jest. No jest. Akumulator. Dobra. To żeś se odpalił i żeś se pojeździł. No po prostu, no tak jak wam mówiłem. Mechanik musi to zobaczyć.
A jak nie, no to szykuj się na koszta, majster. Będziesz miał wydatek. Będziesz miał wydatek. A teraz, Tomek, teraz? Kupiłeś. Weź rękę tą. Kupiłeś Raptora, masz wydatek. Kupił Raptora, będzie miał wydatek. Lusterka ładna. No dobra, my się zawijamy, zostawiamy. W razie czego ty, ja mam rozwalony silnik, mogę ci dać. O, to jeszcze większy koszt. A weź tą rękę, tak się nachyl, tą jedną, popatrzy na mnie. To jeszcze większy koszt to będzie. Ja Tomkowi tutaj foty od razu trafię. Tym dobrym silnikiem. Co mówisz, że przynajmniej się wygodnie siedzi? To ty się z Raptora do siedzenia kupiłeś? Nie. Mogę pojeździć. Zapraszam za kierownicę też scenika, ja będę tu sobie jeździł po mieście. A na lawecie? Na lawecie. Jest. Jest laweta, jest. No dobra, Toma, to trzymajcie. Nara. Nara, hejos. Czekajcie na następny odcinek, co z tego wyniknie. Dobra, ja trzymam. Hamulce są, bo był. Ale se majster pojechałeś. Nieźle se pojechałeś tam. Tomek wydaje kasę, a Klaudia za kieszeń się trzyma. Teraz jest odwrotnie. Tragedia. Jestem ciekaw reakcji Klaudii. Niby Tomek ją przekonał, że to jest dobra inwestycja, wiecie? Jak zawsze. Jak zawsze, dobra inwestycja. Dobrze umoczone pieniądze. Dobrze umoczone pieniądze. Nie, no może nie będzie tragedii. Słuchaj, ja obstawiam. Co ty obstawiasz w ogóle? Mi się wydaje, że tam zawory są. Zawory, nie? Zawory i to raptem ile tam? Stówka, dwie stówki? Oby tak trzy było. Stówki? Ale żeś zajwanił w ten, w krawężnik. Co? Tu laweta uderzyła. Tak? W krawężnik? Nie, w ten. Ohak. Jan. Aż się boję sam reakcji Klaudii, nie? Na to wszystko. Dopiero w czerwcu, słuchajcie, się okaże, co z Raptorem. Bo mechanik idzie na urlop i dopiero 4 czerwca wraca. Czyli początek czerwca będzie coś wiadomo. See you, nara. To do czerwca jeszcze żyje. Hejos, do czerwca żyje Tomek, a potem nie wiem.